Jo, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Tomb Raidera. Skończyliśmy sobie w tym momencie, gdzie mieliśmy wchodzić do tutaj, Są fascynujące. do czegoś, jakiejś komnaty tajemnic. Widziałam już coś takiego. Tak? Mają znaczenie rytualne. Obraz kobiety jest szczególnie ciekawy. Wygląda na wykonany dość niedawno. Pewnie malowidłowy spiaży. Sądząc po wrakach statków, można przypuszczać, że byli rozbitkami jak my. Niewiarygodne. Tak, mam nadzieję, że my nie zamienimy się w morderców. Zajmij się tą drugą korbą. Nie ma uchwytu. Razem! Szlak. Zaraz się rozsypię. Muszę znaleźć coś wytrzymalszego. Tu musi być coś, czego moglibyśmy użyć. Tam była droga w lewo, chodźmy tam, Laro. Świetnie. On się będzie tutaj podniecać tymi obrazkami. Teraz mogę naprawić, czekam. Aha, zresztą. Słoneczna symbolika. O, książka. Czyżby jakiś kult? Kochanie, myśl, myśl, zanim wypełnisz te papiery. Utopiłem w tej ekspedycji resztki mojej fortuny, ale zwróci mi się to 10-krotnie. Jeśli teraz się ze mną rozwiedziesz, nie zobaczysz z tego ani grosza. O jest. Słońca? Z jakąś żoną ma na pieńku. To mnie nie interesuje zbytnio, jego historia. Amaterasu? Możliwe, możliwe. My to mamy zestrzelić. Niekończąca się pochodnia. Tylko dlaczego rozbitkowie zaczęli czcić starojapońską boginię słońca? Gdzie my mamy iść, przepraszam? Tam? Oj. Bardzo ciekawe. Ojej. Czekam. Kup. To mają sklep na wyspie? Kurczę. Ukończono. Co teraz? Escape. Wzmocnienie. Okej, czy jeżeli zrobiłem wzmocnienie, to mogę teraz to otwierać? No to wychodzi. Nie podoba mi się to, bo tam ominęliśmy ze dwie takie skrzynki. Ale powiem wam szczerze, że... Udało się, Laro? Spróbujemy? Nie, nie spróbujemy. Na twój znak. No co? Nie, spierdzielaj. Ja chcę zobaczyć, co tam jeszcze jest. Czy ja stąd przyszedłem? No ja stąd przyszedłem, ale tu jest skrzynka. O nie, chyba coś kogoś boli. Urna. Za każdym razem one będą przychodzić? Złaś z tego. No nie, no chyba żart. Złaś. Dobra. Dobra, idziemy do komnaty tajemnic z naszym procesorem, panem precesorem. Dobrze. Gdzieś nie aby kręcić. Naciskaj, okej. Okay. No teraz to jak gładko idzie. A jak puszczę? A nie, dobra, myślałem, że spadnie. No tak, tak. Słuchał się pan zbyt wielu opowieści sam? Cóż, nie ma wątpliwości, że Himiko posiadała pewną moc. Niektórzy twierdzą, że wręcz szamańską. Moc żywiołów. Kiedy kobieta włada taką mocą, prędzej czy później ktoś nazwie ją czarownicą. Chodź, Laro. Raz, raz. Idziemy. No i idę przecie. Nie powinniśmy wykluczać żadnej możliwości, nawet z pozoru irracjonalnej. Wciąż mało wiemy o naszym świecie. Brzmi pan jak mój ojciec. To może być niesamowita historia, Laro.
Nie, jeśli nikt jej nie opowie. Rozumiem, że całe to zajście było dla ciebie traumatyczne, moja droga, ale naprawdę powinniśmy iść dalej. Kurna, orgazm dostaje, jak jakieś nowe rzeczy są. To jest chimiko. A tu się rozbiliśmy, co dopiero, nie? Misa, świece. Dlaczego ktoś cały czas oddaje jej cześć? Ta wyspa musiała kiedyś należeć do Yamatai. Miałaś rację, Laro. Zaginione królestwo. To jak znaleźć Atlantydę. Tylko że realnie... Skąd oni biorą te czerwone świece? Wiesz, tu nie ma nigdzie Ikei. Chodźcie, szybko. Wasi przyjaciele są ranni. Tak, pewnie z ich powodu. Cofnij się. Nie możemy im ufać. O. Ale będziesz musiał. Ma pan pistolet. Nie chcę żadnych kłopotów. Pójdziemy. Nie. Ale nalegam, byście zabrali nas do twojego przywódcy. Co pan robi? Bądź cicho. Nie! Zajmę się tym. Nie! O! Nie, proszę, proszę! Nie, zostaw! Nie walcz z nimi, Laro. Rób co każą. Daj mnie pistolet. Ruskie? Idzie. Пошла. Kim wy jesteście? Czego wy chcecie? Lara, trzeba słuchać, maci. Nie róbcie im krzywdy, proszę. Ja сказал. A ty wieś хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Puszczaj ją, puszczaj ją! Lara, uciekaj! Ło. Akrużycie, akrużyć! Только попробуй рыбить. Почните их! Эй, прикрывайте их! Зроби се! Если эти не захотят... Мамы ее! Их тут шлак. О, не. О! О! Я сандею, что это так пойдет. Najgorzej. Ja, jak się tu skrada? Chowanie się, chowaj się na niskim obiektem. Okej, ale ja mam go ominąć, czy mam go zaatakować? Chyba ominąć, co? Macie coś? Okej, okej, idziemy, idziemy. Co? Думаешь, спрячешься, кукла? От меня не уйдешь. Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Она тоже была порадочной стервой. Я-я. Źle zrobiłem. F nacisnąłem zamiast E. Ojej. Wychodzi dawaj. Lepiej nie zli mnie. Kopa w jajo. Pyk. Odgryź ucho. Pyk.
Pyk. Myk. No już raczej nie wstanie, a ty nie masz amunicji. Co, on żyje jeszcze? Jak do diaska? Dobry jest. Russia power. Dobrze. Wejdziemy tam zobaczyć, co tam było? Nie da się. Ojejku, takie ładne miasteczka palą. A co to w ogóle za ludzie? No to nie są ci tubylcy, nie? No niemożliwe, żeby palili swoje te. Mieli broń. Może też na jakąś wyprawę przypłynęli. Nie mam amunicji, okej. Okej. Możemy pochodnie wziąć? Możemy. Weźmy. Pochodnia mi zniknęła. O, magazynek. Co to było? Mam następnego! Zeszła ta! Jep, jep, myk, myk. Nie trafiłem, nie trafiłem, nie trafiłem. Boże, jakiego ja mam zeza. Ale na szczęście tu jest amunicja. Dawaj łuk, typiarzu. Dawaj łuk. Nie mogę wziąć łuku. Nie, mam łuk. I su. Jeps, kopa. Jednym strzałem wyłamuje. Tak, weźmiemy sobie łuk. Ciche zabijanie, dokładnie, o to mi chodziło. O to chodziło, dokładnie. Tutaj dwa razy spację. Gitara. Gitara, pochodni nie bierzemy. Dobra, musimy zeskoczyć czy przeskoczyć? Dobra. No trudno, żeby był naładowany. Chyba nie tak miało być. Ojejku, chyba mi się upadło na podłogę. Ale nie wiem, jak mam przeskoczyć tam, powiem szczerze. A, do góry wejść, dobra. Idziecie gdzieś, czy co? Myślisz, że ktoś z załogi się do nas przyłączy? Cholera, sam nie wiem. Wszystko mamy. Lepiej dla nich, jak pomrą tu i teraz. Dlaczego?
A jak długo poprzednia ekipa wytrzymała? Co tam się dzieje? Wszystko w porządku? Jasne, jasne. Dawaj tutaj do nas, ziomek. Gitara, gitara. Leszcze leżą. Ziomek też leży. Chodzimy na górę. Halo, jesteś tam? Tak. Widzę dym unoszący się nad ruinami. Nic ci nie jest? O Boże, Rod, mam kłopoty. Oni wszystkich zabijają. Co? Kto? Ludzie. Nie wiem dlaczego. Musiałam kilku zabić. Nie miałam wyboru. To na pewno nie było łatwe. To straszne, ale właśnie było. Rod, musisz ostrzec innych. Teraz się o nich nie martw. Po prostu zrób wszystko, co w twojej mocy, żeby się do mnie dostać, Laro. Spróbuję. Dobra. Myk, myk, ram, pam, pam. Pełno rzeczy do znalezienia. Bo za małe kieszenie masz, Laro. Bo się strzały już nie mieszczą. Okej, to tak nie działa. Warto było spróbować. Okej, tam też nic nie ma. Checkpoint. Z koszmarami jest tak, że prędzej czy później można się obudzić. Ale w tym miejscu nie ma przebudzenia. Co oznacza, że naprawdę tu jestem. A, ja się mogę... Robię te wszystkie rzeczy. A, tepać między obozami, dobra. Nie, nie myśl o tym, Laro. Nie teraz. To w niczym nie pomoże. Umiejętność. Nie wiem, co się stało z resztą załogi. Mam nadzieję, że wszystko z nimi w porządku. Musi być. Musi być. Nie wiem, w co inwestować. Czy przeżycie, czy łowce? Znalazł sposób, żeby zabrać nas wszystkich do domu. Amunicję i tak dalej. Mistrz strzelby, karabinu, pistoletu, łuku. O kurcze, takie bronie można mieć. Spinaczka wyczynowa, kartografia, orientacja w terenie. Wiecie co, ten zmysł zbieracza mnie też... A nie, to jest ten, do zbierania tych pierdów. Skrzynie, schowki z... Ja bym chciał coś na znajdywanie owoców, ale to chyba nie ma czegoś takiego. Zaradni łucznicy potrafią zyskiwać strzał z ciał zawitych wrogów. Dobra, a co my tutaj mamy? Kupiony umysł, więcej czasu na wycelowanie. Maksymalna ilość amunicji. Duży udźwig. Poziom drugi. Dobra, pewny strzał sobie opanujemy. Po jednej rzeczy z drzewka mamy. A, idziemy dalej. Idziemy dalej. Chyba tędy, co? 18 minut odcinka. Dłuższy sobie zrobimy dzisiaj. Co mi tam? Posyłając strzałę obok niego. Co to było? Sprawdzę, co się dzieje. Ciche zabijanie, kiedy drugi będzie zadowolony. Cicho zlikwiduje innych przeciwników. Nic, tylko się patrzy na niego. Spoko, ziombel, bombel. A mamy roślinki. Okej, tu jest amunicja i tak dalej. Tu coś mamy do wzięcia? Chyba nie. Ale możemy iść tu.
A para para pa. Pa para pa 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 pa. Pyk. Okej, my zbieramy jakieś rzeczy. To są chyba rzeczy. Co robi ta lampka? Zbieramy chyba jakieś rzeczy, które pomagają nam ulepszać bronie, gadżety i tak dalej. Dobrze, dobrze. Okej, mamy tam wejść na górę. A tam coś było? Na dole? Zobaczmy. Lepiej sobie sprawdzić wyściuśko. I później się nie zastanawiać, czy coś się pominęło. Tam jest nasz obóz, z którego wyszliśmy. Więc droga chyba jest tylko tędy, możliwa do przejścia, więc idziemy, idziemy. Idziemy na górę, pyk, pyk, ram, pam, pam. Do środka? A myślałem, że na górę chcesz wejść. O, nie będzie. Musi gdzieś tu być, znajdźcie ją! Złapać, zabić, zabić! Zabij z nią kłopotów. Gdzie ja mam iść? Sorry? A, podpalić. A nie mam czym. A nie, mam, mam. Co to było? Cicho, cicho! 2x5 latarni. Aha. Rozumiem. Okej. Okay. Słyszysz to? Pójdę sprawdzić. Co? Wie zbyt to. Jeden ziomek stąd. Ja tu miałem strzały. Dewej mnie też strzały. Ty chyba sobie kpisz, ziomeczku. Dostałeś! Gościu, umrzyj no! Co tu się wyprawia? Pierolka. Spacę. Ja tu wrócę z powrotem. Wrócę. Bo nie wiem, czy to mi się opłaca iść, powiem szczerze. Tam jest skrzynia. Jedziemy tam. Jasne, że tak. Po pieniądze to ja zawsze pójdę. Zaraz, a to my tu wcześniej byliśmy. Ja tu na pewno mam schodzić? Może współrzędny.
tu strzały. Nie możemy ich podnieść. Dobra, my tu zrobiliśmy jakieś kółko. Ale możemy teraz się dołem przejść, bo tam mamy mostek. O, ten mostek. Okej. Tam spadliśmy, to sobie przejdziemy tutaj jeszcze. No dobra, widzę, ale... Ale to tyle? No właśnie. Dobra. Spokojnie, nie widziałem. Tylko ja nie mam od czego tego podpalić. Mam to rozwalić, nie. Mam to podpalić. Pyk. Pyk. I pyk. A, skrzynka tu była. Gaś tą lampę. O. Dobrze. O. Kiedy wylądowaliśmy na tej wyspie, wiatr i deszcz ani na chwilę nie dawały nam spokoju. Nie mogliśmy zbudować schronienia ani poszukać jedzenia. Jezu, nie mogliśmy się nawet ruszyć. Zupełnie. Dobra. Słuchajcie, wydaje mi się, że skończymy sobie w tym momencie, bo zaraz będzie pół godziny odcinka, a nie chcę robić takich długich, bo wiecie, mieszkam na wsi, mam słaby internet do przesyłania. Także dziękuję za obejrzenie i widzimy się w kolejnym odcineczku. Yo.